kiedy ja wracam ze spaceru, Łukasz tam w naszym gnieździe jeszcze się mości. Ciało! Z telefonem. Ciało. Sprawdzam Instagrama, co tam się wydarzyło u ludzi. Śmiesznie. Od kilku dni Łukasz przeszedł na... Zmieniliśmy nasze śniadanie, to już nie są jajka. Przeszliśmy na ciepłe śniadania, znaczy ja przechodzę dzisiaj. Także tu już jest owsianka, tu już jest woda na kawę. Wchodzimy właśnie do zamku Olawina. Olawinlina, czyli zamek świętego Olafa. Tak. Jest to najstarszy zamek średniowieczny. I tej... najbardziej wysunięty na północ. Najbardziej wysunięty na północ Europy. Powstał w 1475 roku, budowany przez Szwedów na obronę północnych granic. Zdobyty przez ruskich dopiero w XVIII wieku. To nie był zamek takiego hrabi, który przychodził sobie tutaj na salony. Nie, król, to był zamek obronny. To był zamek obronny, no wygląda na taki toporny. Nie ma żadnych... No nie było tu chyba żadnych wygód. Jadąc powoli na północ, znaleźliśmy się na terenie, który jest cały pokryty jeziorami i właśnie ten zamek również leży na jeziorze. Jest przepięknie, przypomina to nasze Mazury, z tym, że jezior jest tu trochę więcej i są chyba troszkę większe. Powiem wam teraz coś na temat alkoholu w Finlandii. Otóż ceny alkoholi są regulowane przez państwo i można kupić alkohol taki powyżej 5%, można kupić tylko i wyłącznie w sklepach zarządzanych przez państwo. One się nazywają Alko i to oni mają monopol. Nie można nigdzie indziej kupić alkoholu takiego w sklepie. Można oczywiście w restauracji się napić, ceny są ogromnie wysokie. Natomiast jest możliwość kupienia piwa i niskoprocentowego alkoholu w supermarketach, na przykład w takich jak Lidl. W Lidlu jest tylko piwo i takie drinki, które zostały wymyślone właśnie, żeby obejść tą całą ustawę antyalkoholową. One zawierają do 5,5% alkoholu. Wszystkie powyżej muszą być sprzedawane w Alko. A dzieje się to dlatego, ponieważ bardzo dużo Finów ma problemy z alkoholem. No i państwo postanowiło pomóż im w tym, więc podwyższyli ceny i delegalizowali alkohol i nie można go wszędzie kupić. No i tyle. Taka ciekawostka o alkoholu. Chodzimy właśnie do fińskiej galerii handlowej i zaraz wam pokażemy, jakie są tutaj ceny. Standardowe czerwone wino około 13 euro. Najtańsze wino 7 euro. Takie wino kupiliśmy w Estonii za 15 euro, a tutaj kosztuje 32 euro. Matko. 10 euro za to prosecco, to jest ciutkę za dużo. Wódka Finlandia z Finlandii kosztuje 24 euro, czyli 100 zł. Ci co mówisz, że jest drożej, mieli rację. Chodzimy właśnie po sklepie i tu mają wszystko. Są zaułki dla wędkarzy, zaułki dla kamperowców, tak jak my, w sensie outdoorowe rzeczy. Zaułek dla hokejarzy. Oho, jedzie. Zobaczcie, mają Rexia tutaj. Rexi 2,
Koida. Masz Reksio. Dzisiejszą noc spędzamy w lesie. Wjechaliśmy na teren. Taki placyk jest w lesie w każdym bądź razie. Nie ma żadnych zabudowań dookoła. Za nami jest cudowny, fantastyczny, zaraz wam pokażę, jezioro. A tu jest nasza grzebiarka. Jezus, to jest najpiękniejszy las, jaki w życiu widziałam. Te mchy, porosty mają tyle koloru. Jak się na nie wejdzie, to one są takie miękkie, jak taki strasznie gruby dywan. To jest najpiękniejsze po prostu miejsce na świecie. Ale najważniejsze, że Kasi się udało wreszcie znaleźć, bo to było najtrudniej, a to jest najbardziej pożądany przez moją żonę grzyb. Cudowne kurki. Moje ukochane. Ukochane, świeżutkie. Tyle grzybów, ile zebraliśmy przez ostatnie dwa dni. To nie widziałem w życiu chyba na oczy. No nie widziałem, mój ojciec zbierał grzyby, ale sam nie widziałem u mnie. Muszę wam pokazać, bo te kurki rosną, już nazbieram ich tyle. Rosną tutaj trochę inaczej, są bardziej schowane pod jakimiś mchami, liśćmi. W Polsce rosną jakoś tak zawsze na wierzchu. No dobra, ale to co się dzieje tutaj, to jest przegięcie, to są maślaki. To wszystko maślaczki. Powietrze musi być tu mega zdrowe, bo jest bardzo dużo porostów na drzewach. Wszystkie drzewa są w czymś takim, no i mchy też tak wyglądają, także powietrze musi być cudne. To jest przepięknie. Jesteśmy tu, a idziemy tu. Just wanna watch them stars fall. With you don't wanna try to make up dreams. Just to be seen. I wanna lay here beside you. Oh, quiet. No wspinaliśmy się tutaj praktycznie od rana, całe pół dnia poświęciliśmy na tą drogę, w aucie i w windzie i po schodach, bo szczyt ma 374 metry wysokości nad poziomem morza, czyli nie jest zbyt imponujący, jeśli chodzi o wysokość, natomiast widok jest bardzo imponujący i warto było tutaj przyjść. Za chwilę ruszamy na szlak, przespacerować się po tych pięknych lasach, nieskażonych ludzką ręką. Proszę cię, kochana, herbatka z miodem dla ciebie. No tak, herbatka o 5:00. Zachowaliśmy pewne angielskie zwyczaje. 5 o'clock tea with the nice view. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką widzę. No, w życiu zobaczyłem. Te ilość kolorów na tym jeziorze, to jest niewiarygodne. I te wysepki.
Na górę można się dostać bezpłatną kolejką, która kursuje między parkingiem, również bezpłatnym, a hotelem, który jest na górze. A z hotelu to już jest dosłownie kilkaset metrów, żeby dojść na tam szczyt szczytów Finlandii. Jeszcze parę godzin temu byliśmy za tą wyspą, tam na tej górze, której to nie za bardzo widać. A dzień kończymy tak. See you again. We'll be out till late under the starshine. I wish that I